Ja co? Pytanie moje brzmi, czym ja jest ostra? Tego nie wie nikt, słuchajcie, dzień dobry, long time no see, zapraszam Was na vloga, weźcie sobie coś dobrego do pićka, coś puchatego na kolanka i lecimy z tematem. Dzisiaj witam się z Wami w takiej dość niecodziennej odsłonie, dlatego że tak to zazwyczaj wyglądają moje, wiecie, odpicowane filmy na Instagram i makijażowe na YouTube, a vlogi tak nie wyglądają, ale nie łudźmy się, cały vlog nie będzie tak wyglądać. Po prostu właśnie będę nagrywała reelsy na Instagram i stwierdziłam, że przywitam się z Wami, dlatego że od bardzo dawna nie było vloga. W ogóle ostatnio moje filmy na kanale kuleją, to znaczy ich regularność kuleje i zaraz Wam powiem, czym to wszystko jest spowodowane. Dlatego też widzimy się w takim, aż zazwyczaj na tym sprzęcie, na którym teraz mnie, na którym teraz nagrywam. Nagrywam zupełnie co innego, to nie mam pojęcia, czy w ogóle jestem ostra. Chyba wydaje mi się, że całkiem tak. Byłam wczoraj na laminacji brwi, nie, na laminacji rzęs i na nowych pazurkach. Potem Wam może porobię jakieś przebitki. Jutro wyjeżdżam na weekend do rodziny. A więc chcę sobie, wiecie, trochę pracki porobić przed wyjazdem. Czy nawet jakbym nie wyjeżdżała, to bym ją porobiła. Także jest generalnie godzina. Nie widzę, bo mi się odkleja takie coś. Nie widzę. 21. I będę nagrywała, słuchajcie, na Instagram Reelsa z jakby testem, bo to będzie dla mnie test. Tak naprawdę paletą od Glam Shopu Alterego. Ona jest taka bardzo duża i to jest Glambox by Hania i z tego co pamiętam, to po prostu Hania jakby zrobiła współpracę ze sobą, tak jak robi z różnymi innymi dziewuszkami i po prostu ona wydała sobie tą paletę. Razem budujemy tę markę, dziękuję Hania, i paleta w środku wygląda tak, jestem zakochana. Mamy tutaj błyski, maty i takie cienie bardziej, jakby to powiedzieć, no brokatowe powiedziałabym po prostu. Nie mam pojęcia, czego się po niej spodziewać. Pamiętam, że no ktoś kiedyś testował tą paletę i był taki, że no nie do końca fajnie się pracowało z tymi cieniami. Ja z kolei nigdy nie zdarzyło mi się, żeby źle mi się pracowało z cieniami Glam Shopa. Glam Shopa czy Glam Shopu? Zawsze pracuje mi się z nimi rewelacyjnie, więc tutaj jestem trochę taka, o co ja mi coś nie wyjdzie. Także stresuję się, autentycznie stresuję się tym, ale jednocześnie czuję się mega zainspirowana i ostatnio dostałam taki komentarz na YouTubie, tylko jakby zero spiny, w ogóle ja się tym nie przejmuję, bo zawsze jak mówię coś takiego, to mi mówicie, o Hera, nie przejmuj się, nie przejmuję się, wiecie jak niewygodnie mi się siedzi. Więc będę siedzieć tak, żebyście mnie widzieli. No, dostałam taki komentarz pod jakimś tam filmem, w ogóle chyba też z Glam Shopu, w sensie z testem produktów Glam Shopu, że wszystko fajnie, wszystko pięknie, jakby to była opinia tej osoby luz, nie? Ale no, twoje makijaże są mało artystyczne, dlatego że zawsze sięgasz po ten sam kolor. I tam chyba była mowa o różu. I ja się w ogóle nie obraziłam za ten komentarz i luz, tylko jakby wiecie. I chciałam tutaj nawiązać, że więc dzisiaj postaram się użyć wszystkich kolorów tęczy w tym makijażu, ale tak naprawdę to zupełnie nie przez to, po prostu ta paleta jest bardzo inspirująca. Natomiast ja na etapie, na którym teraz jestem makijażowo, zawodowo, pod każdym innym względem, no to już nie jest moment, kiedy ja codziennie, wiecie, po prostu robię x makijaży, uczę się. Uważam, że jakby uczę się, będę się uczyć całe życie. Nigdy nie... Nie uważam, że jestem na takim etapie, że już nic więcej nie mogę się nauczyć. Jeszcze bardzo dużo mogę się nauczyć. Natomiast jestem na tym etapie, że po prostu bardzo często pokazuję Wam moje codzienne makijaże i wtedy nie wkręcam Was, tylko realnie pokazuję Wam moje codzienne makijaże, które no nie są wielkim pawim okiem. Bardzo często też dostaję już rzadziej, bo po prostu słucham Waszych potrzeb, komentarze, że Herka bardzo ładnie, bardzo pięknie, super się na to patrzy, ale tak naprawdę my tego nie odtworzymy sobie jako makijaż do pracy, więc też słucham Waszych komentarzy i pokazuję Wam o wiele więcej takich
prostych dzienniaczków, które naprawdę robią wrażenie, a może je odwzorować absolutnie każdy. No i przede wszystkim ja sama się śmieję bardzo często, kiedy testujemy jakąś paletę, że nie zaskoczę Was, jakie kolory wybiorę. I faktycznie oscyluję wokół wszelkich odcieni brązów, rudości, czerwieni, pomarańczy, róży, fioletów, czerni, złota. Tylko, że to nie jest jeden kolor. To są po prostu ciepłe kolory, chociaż róże potrafią być chłodne i fiolety również. Ale można to wrzucić do takiego pudełka, że to są po prostu ciepłe kolory, bo w takich uważam, że jest mi ładnie. Kolory, od których stronię, chociaż to też nie oznacza, że nie można u mnie znaleźć makijażu w tych kolorach, dlatego że można. To są po prostu zielenie i niebieskości, dlatego że uważam, że przy mojej niebieskiej tęczówce, która delikatnie teraz patrzę, wpada w szarość. Po prostu ja uważam, że ja wyglądam paskudnie w niebieskim makijażu oka. No więc nie będę się do tego zmuszać i robić coś, co uważam, że wygląda brzydko. I nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Uważam, że na YouTubie jest tyle treści, że można zawsze znaleźć coś dla siebie. Ale dzisiaj planuję zrobić bardzo kolorowy makijaż, chociaż pewnie dla niektórych to też będzie niewystarczające, ale mogą kupić tą paletę, bo jest w naprawdę dobrej cenie i zrobić sami taki makijaż, jaki będzie dla nich wystarczający. Także dzisiaj planuję zrobić bardzo kolorowy makijaż, dlatego też jestem ubrana w mój ukochany kombinezon z H&M-u. On jest taki. Tak, mam leginsy pod spodem i tak wywróciłam przez oko. I nie mogę się doczekać, aż będzie na tyle ciepło, żebym mogła go nosić. Jeszcze zrobię Wam szybki haul, ale to potem zrobię Wam szybki haul. Dzień dobry, kolejnego dnia. Udało mi się wczoraj zrobić ten makijaż i wyszedł bardzo ładnie w kolorach różu, pomarańczu i żółci. Gdzieś Wam tutaj wkleję, albo zaproszę Was na mojego Instagrama, jeżeli on już wtedy będzie, jak ten vlog będzie montowany. I powiem Wam, że moje obawy były zupełnie bezpodstawne, dlatego że super pracowało mi się na tych kolorach po prostu. Napakowałam tam tak strasznie dużo różnych cieni, chyba z 10, i jednocześnie bardzo ładnie się ze sobą przenikają, ale nie zlewają się jakby w jedno. I bardzo fajnie się je dokłada. Bardzo często cienie mają ten problem, że dwa, max trzy różne cienie, ale czwartego już nie dołożysz, nie dobudujesz, także to super. Słuchajcie, w ogóle jestem taka, bo strasznie boli mnie głowa. Miałam ostatnio taką sytuację, nienawidzę jeździć komunikacją miejską. Nie dlatego, że o Boże, jestem księżniczką, tylko no po prostu z wielu przyczyn. Uważam, że takich bardzo legitnych i że wiele osób może się ze mną utożsamić. Przede wszystkim jestem kobietą. I to już jest wystarczająca przyczyna, dlatego że kobiety regularnie są po prostu ofiarami molestowania w komunikacji miejskiej. Ja również, jakby, dlaczego miałabym nie być, Boże, przecież jestem kobietą. Jakichś różnych po prostu dziwnych akcji i mam bardzo dużo jakichś takich dziwnych, nieprzyjemnych sytuacji z tramwajów, bo głównie tramwajami jeżdżę, jeśli już jeżdżę komunikacją miejską, no a poruszam się nią dlatego, że jak wiecie, wciąż nie mam prawka i w sumie aktualnie wynika to głównie z tego, że jakby nawet byłabym w stanie uszczknąć czas, żeby zrobić to prawko, ale ja się strasznie boję wizji jeżdżenia po prostu autem. Paraliżuje mnie to aktualnie, więc tak. Mam nadzieję, że ta fobia, strach przed jeżdżeniem i prowadzeniem po prostu pojazdu mi minie, bo posiadanie prawka jest bardzo wygodne. Uberami boję się jeździć, rzadko kiedyś na to decyduję, więc plus no, tramwajami jest po prostu najszybciej we Wrocławiu. No i słuchajcie, miałam przeróżne różniste sytuacje w tych tramwajach, ale pójdę po szklankę wody i po dwie tabletki przeciwbólowe, dlatego że tak boli mnie głowa, że wydaje mi się, że gadam od rzeczy. So, give me a second. Teraz mam challenge, żeby wypić cały ten kubek wody. No więc miałam na przykład taką sytuację i to ostatnie, jakby to jest przestrzeń ostatnich x miesięcy, czyli jakieś takie najświeższe tak naprawdę, że
jak jeszcze ciepło było, no to miałam taką akcję i chyba opowiadałam o tym, w którym jest z vlogów, że jadę tramwajem, tramwaj jest dość mocno zatłoczony, generalnie każdy stoi na sobie, no i jest gorąco generalnie, nawet nie ciepło tyle, co gorąco, więc mam na sobie crop top. Nie crop top, w którym widać mi całą klatkę piersiową, broń Boże, no po prostu crop top. I nie mam pod spodem biustonosza, to jest zwykła koszulka, jakby nawet gdyby to był wyzywający ubiór, to nikt nie ma prawa tak robić, ale podkreślam po prostu szczegółowość tej sytuacji, że nie był on w żaden sposób wyzywającym ubiorem, po prostu nie miałam stanika, dlatego że było mi gorąco, tyle, nie muszę mieć powodu, żeby nie mieć na sobie stanika. No i najpierw ktoś mnie przestawił, po prostu łapiąc mnie za talię i przesuwając sobie, czego nienawidzę. Ludzie bardzo często tak robią kobietom, szczególnie młodym kobietom. I po prostu założyłam, że to jakaś starsza osoba, bo po prostu starsze osoby mają tendencję do takiego nieszanowania cudzej przestrzeni osobistej. Natomiast mężczyzna, który później się okazało, że był mężczyzną, który stał za mną, po prostu regularnie mnie sobie zmacał po gołym ciele, jakby wsuwając, pożygam się zaraz opowiadając to, wsuwając te swoje oślizgłe łapska pod ten crop top, pod linią biustonosza, którego nie było, więc całe szczęście, ale wciąż było to bardzo traumatyczne. To trwało kilka sekund, mnie wydawało się, że to trwa wieczność i ja byłam z jakimiś tam tobołami, w ogóle chyba pizzę trzymałam jeszcze w ręce na wynos i nie miałam możliwości za bardzo obrócić się na tyle, żeby zobaczyć, co się dzieje, plus to wszystko działo się bardzo szybko, po czym wyszedł za mnie, bo to był moment, kiedy dojeżdżaliśmy do przystanku, drzwi się otworzyły, wyszedł za mnie jeszcze tak prześlizgując tą ręką dookoła mnie, uśmiechnął się do mnie, puścił mi oczko i wyszedł, a ja po prostu stałam taka sparaliżowana i absolutnie straumatyzowana, bo to jest molestowanie seksualne. Nie da się tego po prostu ani inaczej nazwać, ani pod nic innego podciągnąć. I każda osoba, która powie, że sama się prosisz, bo masz tatuaże i to prowokuje i lubisz widocznie ściągać na siebie uwagę, bądź że trzeba było się mniej wyzywająco ubrać, no nie życzę takiej osobie, żeby doświadczyła tego sama, bądź jeśli nie jest kobietą, to żeby doświadczyła tego twoja córka, siostra, kobieta. Chyba że jesteś tak mało empatycznym i głupim dupkiem, że po prostu nawet wtedy reagowałbyś w taki sposób, to wtedy współczuję. Także to jest jedna z takich sytuacji. A całkiem niedawno miałam taką sytuację, że jechałam na paznokcie. Dziewczyny, u których robię paznokcie, są na drugim końcu Wrocławia, dosłownie ode mnie. Miałam być tam na godzinę bardzo wcześnie rano, nie pamiętam, czy to była 7:30, czy to była 8:30. Ja tam jadę godzinę. Jak jadę tramwajem, to jadę około 38 minut, więc to jest dużo szybciej i wtedy zależy mi na każdej minucie. I wiecie, jak są to takie nowsze tramwaje i z tyłu są trzy siedzenia obok siebie. No to właśnie siedziałam na jednym z tych siedzeń i na przystanku w takiej bardzo nieciekawej dzielnicy Wrocławia weszło dwóch mężczyzn i wyglądało to tak, że tramwaj się zatrzymał, drzwi się otworzyły, oni stoją, patrzą na mnie, rzucają sobie porozumiewawcze spojrzenie, wchodzą. W ogóle nie mówią do siebie, nie komunikują się werbalnie w żaden sposób, porozumiewają się tylko spojrzeniami. Jeden siada centralnie obok mnie, gdzie koło mnie jeszcze było puste miejsce, więc mógł siąść, zostawiając to jedno puste miejsce. Siada tak przodem do mnie, czyli bokiem do kierunku jazdy, czyli w bardzo nienaturalny sposób. No, siadamy tak do kogoś, jeśli kogoś ewentualnie znamy. A ten drugi staje z kolei oparty o szybę centralnie przy mnie. Również tak pół profilem, połowicznie obrócony w moim kierunku i znów rzucają sobie spojrzenie. Ja jestem absolutnie przytłoczona. Tak, tutaj wchodzi na mnie jeden typ, tutaj drugi i siedzę, po prostu podnoszę głowę, patrzę i stwierdziłam, że najlepsze, co mogę zrobić w tej sytuacji,
to ostentacyjnie, no, mnie się upiekło chyba dzięki temu, że tak zrobiłam, natomiast nie mówię, żebyście reagowały tak w takich sytuacjach, kurwicy, zaraz dostanę z tą grzywką, dlatego, że nie jestem specem od takich sytuacji, nie wiem, jak to może podziałać na jakieś takie osoby. Natomiast ostentacyjnie po prostu wstałam, wzięłam swoje rzeczy i bardzo ostentacyjnie przeniosłam się na drugi koniec tramwaju i usiadłam w miejscu, w którym było już dużo ludzi. Jakby nie podeszli do mnie nic, nie ten. Nie wiem, co planowali, może planowali mnie po prostu okraść. No jestem bardzo wyczulona na takie sytuacje, a tutaj ewidentnie zamiary nie były czyste. Miałam też jeszcze taką sytuację, też dość niedawno, gdzie właśnie usiadł przy mnie, za mną, mężczyzna, który tak najpierw tak obszedł mnie w tym tramwaju, bardzo właśnie naruszając moją jakąkolwiek sferę takiej przestrzeni osobistej. Po czym usiadł jakoś tak bardzo blisko mnie, już nie pamiętam, czy to było za mną, czy przede mną, w każdym razie poczułam się niekomfortowo, więc zmieniłam miejsce, w którym siedziałam, a on poszedł za mną. Jakby ostentacyjnie, więc ja tutaj równie ostentacyjnie przyniosłam się. Jak są takie czwórki w tramwajach, to siedziały dwie dziewczyny naprzeciwko siebie, nie wiem, czy były razem, czy były koleżankami, chyba tak, ciężko mi to było ocenić, i usiadłam po prostu obok nich i też porozumiałyśmy się spojrzeniami i jedna zabrała torbę czy tam plecak na zasadzie dawaj, siadaj tutaj, jakby widzimy, co się dzieje, i ten koleś poszedł za mną znowu. Jedna z tych dziewczyn rzuciła do mnie: spoko, nie martw się. A druga rzuciła do niego jakimś takim tekstem, też już dokładnie nie pamiętam, typu tyle miejsc w tramwaju, coś, że tyle miejsc w tramwaju i po cholerę za mną chodzi. I ten typ się spłoszył. Ale takich akcji jest mnóstwo. No i właśnie jedną z takich sytuacji, znaczy nie takich, ale też nieprzyjemnych, było to, że jechałam wczoraj tramwajem i po prostu ten tramwaj był tak pełen. Jak jest mostek od drzwi, kierujący do drzwi tramwaju, i w momencie, kiedy drzwi się otwierają i zamykają, to na górze jest taki zawias, nie wiem, jak to inaczej nazwać, takie ramię tych drzwi, i po prostu ludzie się tak przepychali, tak rozpychali, że zepchnęli mnie na te schody, tak, że bardzo mocno uderzyłam głową tutaj o ten zawias i po prostu aż mi się ciemno zrobiło przed oczami. Starsza pani, która stała koło mnie, zapytała od razu, czy wszystko jest w porządku, i powiem wam, że boli mnie głowa do dzisiaj. Także tak, to taka historia. I to jest 90% tego, dlaczego nienawidzę jeździć tramwajami. Tak, to tyle. Jak macie jakieś krzywe historie, to też dajcie znać. Jeżeli macie jakieś, nie wiem, rady, sposoby, z których mogłyby skorzystać inne osoby, inne dziewuszki, które oglądają tego vloga, to napiszcie też, podzielcie się nimi w komentarzach, bo to jest po prostu hit, co się dzieje. I wiecie, co jest najsmutniejsze? Że nikt nie reaguje, a jeśli ktoś reaguje, to jest druga kobieta. I dlaczego mówię, że to jest najsmutniejsze? Bo w każdej z tych sytuacji tramwaj był pełen mężczyzn i nie rozumiem tego, dlaczego żaden z facetów po prostu nie zareagował. Bo to były takie sytuacje, to, o których opowiadam, gdzie było widać z boku ewidentnie, że ma miejsce po prostu napastowanie. A jakby ktoś chciał powiedzieć, o, ale... No jakby ktoś chciał powiedzieć, sorry, zdecydowała mi się bateria, o, ale seksistowski, dlaczego mężczyzna? Dlatego, że my jesteśmy po prostu fizycznie słabsze. I kobiecie o wiele ciężej jest przeciwstawić się mężczyźnie, plus jesteśmy sparaliżowane strachem. Przez to, że na każdym kroku jesteśmy napastowane i molestowane. I po prostu no, byłoby miło. Byłoby miło. No, raczej oczekuje się tak w domyśle, że ktoś silniejszy stanie w obronie kogoś słabszego. A z mojego doświadczenia ktoś równie słaby, nie wiem, jak to ładniej nazwać, no bo trzeba przyznać, że kobiety obiektywnie są słabsze fizycznie. Jakby to jest fakt. Staje w obronie, nie? Że kobietka po prostu staje w obronie drugiej kobitki, i to jest piękne i wzruszające i w ogóle pussy power, ale kurwa, panowie,
Dobra. Biorę się za odpakowywanie paczek PR-owych, dlatego że przyszło dzisiaj raz, dwa, trzy. A nie chcę ich zostawiać przed wyjazdem, po prostu tutaj kartonów wszędzie, więc... Dobra, jestem na etapie takim, że jestem spakowana i teraz tak, zawsze pakuję się, a jadę na 3 dni póki co tylko, potem jeszcze będę jechała na tydzień, gdzie indziej, nieważne. Zawsze pakuję się w taki sposób, że do jednej torby, i to są torby po gift bagach od Sephory, są świetne. Tu zawsze lecą ciuchy i rzeczy, które są na przykład sprzętowe, typu różne ładowarki, suszarka do włosów, lokówka, które wolałabym, żeby absolutnie się nie zamoczyły. A do drugiej torby lecą wszystkie rzeczy, które jeśli by się zamoczyły, bo na przykład otworzyłby się jakiś kosmetyk, to nic się nie stanie. I lecą tutaj też po prostu kosmetyki i różne takie beauty products. Tutaj mam jeszcze maseczki, ciuchy, które jeszcze założę. I tyle, tak się ogarniemy z maseczką na twarzy. Dobra, jestem już w autku i droga taka około 3-godzinna przede mną, nami. Jestem w Burger Kingu na trasie, bo ja muszę po drodze zjeść fast fooda. Czekam, aż moja osoba towarzysząca wejdzie z toalety i nagrywam to telefonem, więc możecie mnie źle słyszeć. Moja osoba towarzysząca właśnie wyszła z toalety. Tutaj łupera bez mięsa i frytki. Siema, po weekendzie. Przepraszam, że przez ten weekend wyjazdowy się do Was nie odzywałam i za dużo nie ponagrywałam. Do tej pani, to w ogóle do tego Burger Kinga, słuchajcie. Jesteśmy na trasie i ja zgłodniałam. No i okazuje się, że mak to w ogóle za 1,5 godziny. O, jest Burger King, spoko. No i wiecie, wchodzę w ogóle taka trochę zaspana, ale w mega dobrym humorze, uśmiechnięta. No i podchodzę do kasy. Podchodzę do kasy, po czym pani... Ja nie rozumiem tego, w sensie naprawdę nie rozumiem tego. Gdybym była takim, wiecie, typowym, niemiłym klientem, bo wiem, że osoby, które pracują w po prostu obsłudze klienta, to jest zupełnie inny level wtajemniczenia i trzeba mieć świętą cierpliwość. Ja sobie zdaję z tego sprawę, ale ja naprawdę jestem zawsze zajebiście miła. No i wiecie, podchodzę do tej kasy. Dzień dobry. Stoi pani. Stoi dziewczyna. Ale kasy są tam. Dosłownie! Ja już mam takie... Ale to też jest kasa i ja nie jestem Duchem Świętym i jeżeli stoisz gdzieś dalej, to ja nie wiem, na której kasie ty obsługujesz i można grzecznie powiedzieć, poproszę tutaj. Okej, okay, dobra, nieważne. No i wiecie, jakby posłała mnie z osobą towarzyszącą do tej kasy obok, no i tak stoimy, patrzymy na siebie i takie, no dobra, nie? Nie ma kolejki, a ta pani nie robi nic. I to nie jest to, że mi się wydaje, że ona nie robi nic, może ona ma przerwę, cokolwiek. Nie, ona po prostu stoi. Żuję gumę, nie mam problemu z tym, że żuję gumę, tylko po prostu chcę tak narysować sytuację i po prostu stoi, nie czeka na nic, nie robi nic, po prostu stoi i ja mam takie, ale ona podejdzie nas obsłużyć? Czy o co jej chodzi? I w końcu widać, słuchajcie, takie rzeczy widać z wypisanym na twarzy takim, dobra, nie no, chyba muszę ich podejść obsłużyć, nie, pierdolę. I podchodzi do tej kasy taka obrażona. Ja sobie myślę, Boże, o co chodzi? No i mówię, że dzień dobry, poproszę to i to. No i że poproszę tutaj burgera takiego i takiego. Tutaj jest jakiś tam kupon bez mięsa. Co na... Ale że to i to. Ale że bez mięsa. Bez mięsa. I po prostu, dobra, wydaje mi rachunek. I to wyglądało tak. Wyobraźcie sobie, że nie mam tu żadnego rachunku, więc wezmę ozdobę do paznokci. Jak wydaje się rachunek, tak? Proszę bardzo, rachunek dla pani. Nie.
No to ja biorę ten rachunek i ona go trzyma tak mocno, że on się rozrywa. I trzyma go dalej. Muszę jej wyrywać tą drugą część tego. Nie no, chora sytuacja. Po prostu chora sytuacja. Chora akcja. I ja nie rozumiem tego. 99,9% kiedy jestem w ten sposób traktowana w sklepie, w restauracji, w fast foodzie, nieważne, traktują mnie w ten sposób kobiety i zastanawiam się dlaczego, bo myślę, że ktoś tutaj może teraz napisać, no dobra, no to nie, w ogóle nie myśl w taki sposób, pewnie miała 12-godzinną zmianę, ciężki dzień w pracy. Wszyscy mamy ciężkie dni w pracy. Nikogo życie nie rozpieszcza, jakby wszyscy żyjemy na tej samej planecie życiem i no po prostu nigdy nie zrozumiem tego. Wiem, że można mieć gorszy dzień, wiem, że można być bardziej takim z głową w chmurach, czy mniej słodko pierdzącym. Można naprawdę wiele rzeczy, ale w momencie, kiedy pracujesz gdzieś i gdzie obsługujesz klienta i kontaktujesz się z tym klientem, gdzie prawie wszystkie moje prace na etacie, które miałam, to były właśnie prace na zasadzie kontakt z klientem, to niezależnie od tego, jaki masz dzień i co się dzieje, no to nie możesz zachowywać się w taki sposób. I zawsze zastanawiam się, czy gdyby szef tej osoby, osoba, która zatrudnia tę osobę, widziała, że ta osoba obsługuje kogoś w taki sposób. No bo właśnie ja wchodząc w jakieś miejsce jestem takim samym klientem jak każdy inny. Czy byłaby jakaś reakcja? Czy... Nie rozumiem tego. To tyle. Dziękuję Wam bardzo, że ze mną byliście. Myślę, że w którymś dosłownie z kolejnych filmów je spróbujemy. I zapraszam do kolejnego odcinka. I przypominam, że na moim Instagramie jest taka fajna akcja, że raz w miesiącu jest wybierana jedna bądź więcej osób, do której lecą po prostu paczki niespodzianki z kosmetykami. Te paczki zawsze są takie bardzo dopieszczone. To nie jest tak, że wysyłam, nie wiem, dwa produkty na krzyż. I wybieram osoby, które są najaktywniejsze w danym miesiącu. Także, no i trzeba oczywiście być obserwatorem. Także zapraszam na mojego Instagrama. Możecie tam wziąć udział w takim po prostu cały czas trwającym rozdaniu. A teraz żegnam się już z Wami. Pozdrawiam Panią z Burger Kinga i tyle. Widzimy się w kolejnym filmie. A i jeszcze ogłoszenie parafialne. Jeszcze raz przepraszam za to, że te filmy na YouTube ostatnio tak lecą, jakby chciały, a nie mogły, ale już normalnie widzimy się, ten film poleci w piątek, więc już normalnie piątek, poniedziałek się widzimy. A, czyli dwa filmy w tygodniu na YouTubie, a trzy filmy w tygodniu wrócą, obiecuję, ale jak będę, o Jezu, moja stopa, jak będę miała na to czas, dlatego że no aktualnie jest mi ciężko dodać chociażby jeden film w tygodniu, a co dopiero dwa. No faktycznie troszkę zaniedbałam tego YouTube'a przez to, że skupiałam się bardziej na pracy na moich innych portalach, na których jestem twórcą, ale mam ogromny sentyment do YouTube'a, nie wynoszę się stąd nigdzie, także po prostu biorę dupę w troki i nie zaniedbuję YouTube'a. Dobra, buziaki i dawno się nie widzieliście, nie widzieli... Dawno się nie widzieliśmy, więc napiszcie mi też, co u Was przez ostatnie tygodnie. See ya!